Dzień dobry, cześć i witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak, jesteś na moim podcaście Słowo Miłości na Dziś, na kanale Inny Wymiar Sukcesu albo Ludzie w Sukcesu, w zależności od tego, czy słuchasz tego na YouTubie, czy na aplikacjach do słuchania podcastu. Maj, piękny, cudowny. Zaraz będzie połowa maja. Ja pierdziu, jak to szybko leci, co? No i pytanie do Ciebie jest, czas. Jak wykorzystasz czas, który został Ci dany? Co zrobisz ze swoim życiem? Dokąd pójdziesz? Jak będziesz żyć? Czego jeszcze dokonasz? Czego chcesz się nauczyć? O jakiej rzeczy chcesz przeżyć? Na sesjach przychodzą ludzie do mnie, którzy chcą przepracować przeszłość. Wzmocnić pewne aspekty w swoim życiu albo związane z pracą, jak można rozwinąć pewne rzeczy. Ale są też osoby, które mają ambicje i jakby chcą poszerzyć swoje życie, czyli poszerzyć się. I tak to jest, moi drodzy, że kiedy zadajemy sobie dobre pytania, otrzymujemy dobrą odpowiedź. I czasami właśnie na sesjach zadaję takie pytania. Tak, dokąd zmierzasz? Jak jeszcze chcesz wykorzystać? Co chcesz zrobić w swoim życiu? Co chcesz przeżyć? Jakie rzeczy chcesz jeszcze dokonać? Czego się nauczyć? I wiecie, zadaję te pytania teraz też sobie. Bo jestem, myślę, że na półmetku swojego życia, jeżeli wcześniej nie będzie końca świata, a wszystko idzie ku temu. Bo coraz większa nieprawość i zło rozprzestrzenia się niesamowicie. Chociaż teraz widzimy, że już jest niby lepiej i tak dalej, ale będą jeszcze gorsze dni. I były 2 lata, także wiemy, co to jest. Ale jak wykorzystasz ten czas, który został Ci dany? Odpowiedz sobie. Co zrobisz? Czy będziesz dalej siedzieć w tym swoim takim... Czy obwarujesz się murem, który masz wokół siebie i nie zrobisz nic w swoim życiu? Będziesz żyć w tym, co znasz, tym, co wiesz, tym, do czego jesteś przyzwyczajona, do tych schematów pewnych, do sposobu myślenia, do pewnego słownictwa, które używasz. Chcesz tak żyć? Do pewnych myśli? Bo jeżeli zburzysz ten mur, to wiesz, tam jest inny świat. I tam jest świat, który czeka na Ciebie. Czeka na Ciebie, żebyś coś zrobił. Żebyś coś dał, żebyś coś wniósł do tego świata. Żeby Twoje przeżycia, Twoje bóle mogły być inspiracją dla innych. Słuchajcie, ja dostałam takie bęcki od życia, naprawdę takie bęcki dostałam, że jak ja sobie czasami myślę, ja pierdziu, to ile jeszcze? Czy jeszcze będzie coś? Ja mówię, nie, już na razie, nie chcę. Ale gdyby nie to, ja wiem, że inna osoba w ogóle by dawno już poległa, poddała się, zabiła się, popełniła samobójstwo i cokolwiek innego, a ja nie wiem, skąd ja mam tą siłę, że ja po prostu podnoszę się, idę dalej. Ale to mnie tak wzmacnia, tak mnie uczy. I wiecie, wczoraj napisałam post odnośnie wybaczenia. Będzie bardzo dużo na temat wybaczenia w drugiej książce, jak uleczyć zranione serce. Ale pierwszą przeczytaj, jeżeli jeszcze nie czytałeś, jak uleczyć zranioną duszę, dlatego że dowiesz się, jakie mechanizmy działają i dlaczego my jesteśmy poranieni. Kto sprawia, że tak to wszystko funkcjonuje i jak? To dostaniesz krok po kroku pewne... otworzą Ci się oczy, naprawdę. Jak ja sobie myślę tak o tym wszystkim, to sobie myślę, no to musiało się tak stać, żeby te książki, jedna i druga, dotarły do tysięcy ludzi, naprawdę. Bo one odmienią ich życie i być może właśnie odmieni Tobie życie. I jak już przeczytasz, albo nie przeczytasz, ale przeczytaj, naprawdę. Polecam Ci z całego serca. To wtedy zadaj sobie pytanie, co chcesz jeszcze zrobić ze swoim życiem? Bo nie wiesz, uwaga, nie wiesz, kiedy będzie jego kres. A co będzie, jeśli to będzie jutro?
I dokąd ty idziesz, jak już umrzesz? Co się z tobą dzieje? Co się stanie z twoimi dziećmi, z twoją rodziną, z najbliższymi? Co pozostawisz po sobie? Ty zastanawiałeś się w ogóle kiedyś nad tym? Miałeś taką chwilę? Czy w pędzie jedziesz po prostu każdego dnia? Praca, dom, siłownia, nie wiem, bieganie albo praca, telewizor, jedzenie, praca, jedzenie, spanie, telewizor, gry komputerowe i tak dalej. Czy naprawdę tylko tyle, na tyle cię stać? Czy nie ma nic, co cię pasjonuje w życiu? Co mógłbyś zrobić? Z kim i z czym podzielić się? Wiecie, wczoraj został wrzucony film z Joanną, z Asią Sitarz, która, z którą współpracuje, i tam właśnie mówiliśmy na temat tego, że jak masz jakąś wiedzę, masz coś, czym chciałbyś się podzielić, zacznij. Posłuchajcie tego wywiadu. Stwórz bloga, kanał jakiś, a może jakieś szkolenie online. Spytaj Asię, ona pomoże ci w ogarnięciu takich tematów marketingowych, takiej łatwej, prostej strony sprzedażowej albo bloga postawi ci. Ogarnijcie to. Zróbcie, możecie się podzielić, możecie być inspiracją dla innych. A może to jest, nie wiem, nowy napój, cokolwiek, nie wiem, jakieś urządzenie do czegoś, które wymyśliłeś. No, nie budujcie murów wokół siebie. Przebijcie się przez ten strach, te obawy i po prostu lećcie do przodu. Jest taki piękny cytat w Biblii. Ostatnio tak mi chodzi za mną, że ci, którzy są pod osłoną Pana, wzbijają się jak orły wysoko. Więc myślę, wow. Mówię, wow, po prostu. Ci, którzy są pod osłoną Pana, czyli zobacz, Bóg osłania swoich ludzi i oni wznoszą się. Ale tam nie ma napisane, że nie będzie trudno, albo że coś się nie wydarzy. Jest tylko napisane pod osłoną Pana, czyli pod Jego osłoną. A żeby być pod Jego osłoną, trzeba mieć z Nim relację. Wznoszą się wysoko. Ja dziękuję naprawdę Ci, Ojcze, za to, że ja się wznoszę. Bo wiem, że się wznoszę. Bo ból, który mam, wznosi mnie. I Ciebie też. I za chwilę będzie radość. A potem kolejne zawiedzenie jakieś. I znowu będzie wzrost. Bo tylko tak idziemy do przodu, moi drodzy. No nie ma innej opcji. Po prostu nie ma innej opcji. Ściskam Was, kochani. Lećcie wysoko, jak orły. Nie siedźcie na dole z tymi z kurkami, z kaczuszkami. Po prostu działajcie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!